Kilka dni temu powróciła do Warszawy wybitna aktorka pani Ida Kamińska. Osiągnęła pani wielki sukces w filmie czechosłowackim pod tytułem Sklep przy głównej ulicy. Jest pani pierwszą polską aktorką, która może poszczycić się Oscarem. Trudno dodać coś do tego wszystkiego, co było pisane o tym filmie, a pisane było bardzo wiele. Nawet u nas w Polsce, gdzie ten film nie bardzo wszedł na taki ekranek, żeby się popularyzował. Jakie nagrody ten film zdobył już dotychczas, bo tych nagród jest kilka? Pierwsza nagroda była w Cannes. To było mention special dla aktorów, dla mnie i dla Kronera. Poza tym ja otrzymałam nagrodę w Czechosłowacji za najlepszą rolę w tym roku. Następnie był Oscar w Los Angeles, no a później zakończyło się to bardzo pięknie nagrodą państwową w Pradze. Była nadzwyczajna uroczystość, wspaniała, bo to było dla najlepszych z najlepszych nagrody państwowe. Wręczał Nowotny, wręczał Lenart, cały rząd był obecny w tym pięknym zamku na Hradczynie, coś doprawdy wspaniałego. Co dla mnie było najprzyjemniejsze, to było to, że tam oświadczyli, że to jest pierwsza państwowa nagroda dla obcokrajowca. Wymienili moje nazwisko. Gdyby pozbierać te wszystkie wydarzenia ostatniego roku, od momentu, kiedy przyjęła pani kontrakt na rolę w tym filmie, aż poprzez wszystkie te wojaże zagraniczne, aby nagrody otrzymać do rąk własnych, układa się jak w kalejdoskopie jakaś taka bajeczna wprost historia, która jest wspaniałym ukoronowaniem pani znakomitego aktorstwa. Nie mogę być aż tak skromna, żeby nie powiedzieć, że mam ogromną satysfakcję, że po 20 latach po wojnie zagrałam w pierwszym filmie i ten film osiągnął tak wielkie uznanie, bo w Ameryce doprawdy nie było ani jednego człowieka teatru i filmu, który by o tym filmie nie wiedział. W Nowym Jorku kupują bilety na 5 dni naprzód, na tydzień naprzód. Tak we wszystkich innych miastach, gdzie ten film idzie. Sam film jest głęboko ludzki. Tam jest mnóstwo sytuacji życiowych, kiedy czasem rzecz polega na geście, czasem na minie, czasem na jakiejś scenie ulicznej. I tyle tam w tym filmie jest życia. To piękna robota, trzeba przyznać. To praca była twórcza, kolektywna, przyjacielska. Nikt cię nie chciał wybić. Nikt nie chciał pokazać ja. To była piękna praca. Proszę na zakończenie przyjąć od nas serdeczne gratulacje za tak wspaniały sukces. Bardzo dziękuję. Wiem, że się cieszycie. Bardzo mi jest przyjemnie. Dziękuję bardzo.